Na koniec sierpnia 2019 roku w prestiżowym czasopiśmie Nature pojawił się bardzo interesujący artykuł o nanorurkach węglowych. Temat wydaje się trochę stary. Nanorurki węglowe to był hit w latach 90. Na początku 2000 roku. Teraz kto o tym słyszał? A jednak okazało się, że naukowcom udało się zrobić mikroprocesor, w pełni działający mikroprocesor tylko i wyłącznie na nanorurkach węglowych. No dobrze, wydaje mi się, że należy zrozumieć, co to jest nanorurka węglowa. A więc zacznę od takiej planszy. To jest sieć grafenu, to jest taki jednowarstwowy materiał, złożony z heksagonów. Proszę zobaczyć, co się stanie, jeśli go złożę. Nie jest to prosta procedura, natomiast udaje się. Złożyłem, dostaję rurkę. Proszę zauważyć, jaka jest końcówka tej rurki. Tak? Takie krzesełka są. Taka rurka nazywa się rurką M-chair. Ale mogę złożyć tą kartkę papieru w inny sposób. Mogę ją złożyć w taki sposób. Dzięki temu uzyskuję zygzaki. I taka rurka to jest rurka zygzak. A co z tymi nanorurkami można zrobić? Otóż okazuje się, że to są fenomenalnie małe obiekty. Ich średnica to jest 0,4 nanometra. Okej, co to jest nanometr? No, to dosyć mało. Wyobraźmy sobie piłkę do gry w nogę. Wyobraźmy sobie Ziemię. Wyobraźmy sobie, że piłka leży na Ziemi i patrzymy na nią z Księżyca. To jest tak, jakbyśmy patrzyli na tą nanorurkę, która leży koło nas na Ziemi. Małe. Okazuje się, że takie nanorurki mogą być półprzewodnikowe. Mogą być metaliczne. Metaliczna nanorurka, idealny drucik w procesorze. Półprzewodnikowa nanorurka. Na jednej można zrobić masę tranzystorów. Udało się to zrobić naukowcom ze Stanów Zjednoczonych. Mikroprocesor 16-bitowy działa. Jest to duży postęp, ponieważ ten mikroprocesor zawiera ponad 14 tysięcy tranzystorów. Ostatni rekord to był mikroprocesor jednobitowy z 2013 roku. Zawierał tylko 178 nanorurek. Czy w takim układzie wygrają nanorurki, czy wygra krzem? Ciężko powiedzieć. Nanorurki mają bardzo dużą przyszłość. Są elastyczne, więc będziemy mogli zrobić elektronikę, która się zgina. Każdy by chciał mieć telefon, który można zrolować, włożyć do kieszeni. Nanorurki mogą być przezroczyste. W związku z tym będziemy mogli mieć ekrany, które są przezroczyste. Nanorurki odprowadzają idealnie ciepło, a więc te urządzenia nie będą się w ogóle grzały. Jest bardzo dużo zalet i co najważniejsze, z tyłu są drzewa, jest las. To jest węgiel. Węgiel jest wszędzie. Nanorurki są z węgla. A więc nic, tylko czekać na postęp, co przyniesie nam przyszłość. Na to, jak ten materiał wejdzie w elektronikę. Ja za to trzymam kciuki.